w jakich sytuacjach ja zdecydowałbym się na wycięcie DPF-u, a są takie sytuacje i wymyśliłem ich 5. Po pierwsze, gdybym miał takiego strucla, powiedzmy do 20 tysięcy złotych, gdzie już i turbo trochę nie domaga, i wtryski trochę nie domagają, i jakby nie chciałbym w niego bardzo inwestować, to wtedy zdecydowałbym się na wycięcie. Po drugie, zdecydowałbym się na pożegnanie z DPF-em, gdybym miał samochód jakiś taki typu projekt, że wiecie, że z 3-litrowego diesla robię tam 500 koni, czy 400, jak ostatnio widziałem, profesor Chris robił, no to w takim grubym projekcie, gdzie potrzebuję mocy, momentu, to bym podziękowałbym z obecności DPF-u. I trzeci przypadek, kiedy podziękowałbym panu DPF-owi za współpracę, kiedy bym miał terenówkę i przeszczepiony jakiś silnik typu 3-litrowy diesel z Bemki, no to w terenówce DPF nie jest potrzebny. Po czwarte, wyciąłbym DPF, kiedy okazałoby się, że już jest po prostu zniszczony i trzeba kupić nowy. DPF kosztuje horrendalne pieniądze i już nie zdecydowałbym się założyć go powtórnie. Nawet gdyby moje auto kosztowało 100 tysięcy złotych, to pewnie do niego DPF kosztowałby jakieś między 5 a 8 tysięcy złotych i nie zdecydowałbym się już na to. Czyściłbym. I tak też zrobiłem w przypadku mojego samochodu. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to zasubskrybujcie ten kanał i dajcie mi lajka, to wtedy wiem, że to, co robię, jakoś tam ma sens, dowartościowuję się tym. Dajcie mi znać w komentarzu właśnie, czy wycinaliście DPF, jakie macie z tym jakieś doświadczenia, albo czy czyściliście i ile po czyszczeniu był sprawny. Napiszcie coś ciekawego o swoich DPF-ach, niech ludzie też poczytają, bo może się zastanawiają nad tym, czy wyciąć, czy jednak oczyścić. No i trzymajcie się na reczkę.